Nowy Jork oznaczał dla Merlin wolność od etykietek gwiazdki, symbolu seksu i dziwki. Oto opowieść o Merlin na Manhattanie, o wrażliwej kobiecie, mieście, które kochała i o tym, jak nauczyła się kochać siebie. Chciałabym, żeby mnie fotografował zawsze, mówiła Merlin. Mam mnóstwo zdjęć, ale dopiero Milton dał mi nadzieję i otworzył przede mną nową perspektywę. Tak naprawdę nie podobał mi się sposób, w jaki mnie fotografowano, dopóki nie zobaczyłam jego zdjęć. Jest nie tylko fotografem, ale też prawdziwym artystą. Nawet ze zdjęć mody, zwykle nudnych, potrafi wydobyć coś pięknego. Merlin Monroe. Najradośniejszy rok życia. Kobieta symbol. Z brzydkiego kaczątka stała się albo najpiękniejszą kobietą świata. Jako dziewczynka widziałam ją w różnych filmach. Byłam nią absolutnie zachwycona i oczarowana. Ale już jako dorosła kobieta nie zazdroszczę jej tego życia. To myślę, że bardzo tragiczny życiorys. Chociaż piękna, to jednak przez całe życie samotna. No i najradośniejszy rok życia to tak, jakby to był tylko ten jeden rok życia, który był szczęśliwy. Mogę na nią patrzeć godzinami, ale nie chciałabym nigdy być nią. No i cóż, wcale się nie dziwię mężczyznom, że wolą blondynki, a ja do tego dodaję jeszcze, na szczęście, nie wszyscy. Milton położył kieliszek przy nodze Artura. Wszyscy krzyknęli – Mazel tov! Artur zaś podniósł welon i pocałował pannę młodą. Kieliszek jednak rozgniótł nie Artur, tylko Milton, który na niego nadepnął. – Przeklęci! – szepnęła Emmy do zszokowanego Lee. – I to zanim złożyli przysięgę!